Siemka, kontynuujemy tam, gdzie skończyliśmy w poprzednim filmiku, mianowicie Yennefer coś od nas chciała. No i właśnie zbliżamy się do gospody, w której ona przysiaduje, aby dowiedzieć się, co to jest dokładnie. O, tu już widzę, że Yennefer użyła na kimś czaru. Ktoś jej zaraz za skórę, zaraz się dowiemy, o co chodzi. Zawsze potrafiłeś zjednywać sobie ludzi. Sprowokowali mnie. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. No to oczywiście nie tylko o to chodzi, bo tutaj ta sprawa ma drugie dno. Z jego ksiąg. Opisywał, w jaki sposób go spętał i czerpał energię z jego mocy. Wiesz, gdzie ich szukać? Czarodzieja i dżina? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli statek Amosa u wybrzeży Hindersfjall. A potem rozpętała się burza stulecia. No to już raczej ich nie znajdziemy. Czarodziej jest karmą dla ryb, a Jean uciekł. Niekoniecznie, a nawet jeśli to prawda, muszę się przekonać na własne oczy. Pomożesz mi? Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. Tyle zdążyłaś wszystko przygotować. Cały ten quest jest oczkiem trochę puszczonym w stronę tych, którzy znają sagę. Dlatego, że no tutaj jak łatwo się domyślić, ten dżin, o którego się rozchodzi, no tu będzie właśnie dosyć mocne nawiązanie do tej sytuacji w sadze, kiedy to Geralt z Yennefer spętali dżina. No i mieli do niego życzenie, aby po prostu, już nie pamiętam dokładnie, ale choć sprowadzało się to do tego, aby po prostu zawsze byli razem. No i wiadomo, jak to było z Geraltem i Yen. No, generalnie byli ze sobą, ale nie cały czas, bo oni zawsze gdzieś tam byli i spotykali się co jakiś czas, ale nigdy na dłużej ich losy nie były związane. Z Jeanem zatonął gdzieś w tej okolicy. Teraz będzie troszkę przydługi motyw szukania tej łodzi. No, chodzi o to, że Yennefer po prostu będzie z Geraltem płynąć tą łodzią, a my będziemy nurkować w poszczególnych miejscach, które Yen nam wskaże, aby szukać po prostu tego okrętu, tego maga wraz z Jeanem. Także ja to nie będę puszczał w całości, tylko no, przewinę część, aż do tej kulminacji. No oczywiście z wyjątkiem na dialogi Geralta i Yen, ponieważ tutaj nieraz rozmawiają na fajne sprawy. No oczywiście nawiązujące do całej ich historii. Pamiętasz? Pamiętam, ja skierował mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratowało twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędzasz się sam. Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi... O, tak jak usłyszycie właśnie. Uważaj, czego sobie życzysz, a jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarza. Ja. A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmiać, póki są zabawne. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie. Dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać pod wodą. No, czyli coś takiego, jakbyśmy łyknęli eliksir orka, tak? Gotowa. Uważaj na siebie. Tylko tutaj w ogóle nie mamy tego paska oddechu. Jak idzie? Jen, wiesz, że nie lubię, jak mi czytasz w myślach. Nie czytam ci w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym masz coś do ukrycia? Nie powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku, jakąś jaskinię. Sprawdzę ją. No
No tu niestety pod wodą jest dosyć zawsze nudno, bo no Geralt jest praktycznie bezbronny i ma tylko tą swoją kuszę, która zgodnie z prawami fizyki nie wiem jakie miałaby zastosowanie pod wodą tak naprawdę. Bo wiem, że kule wystrzelone z pistoletu, no to jest mit po prostu powielany w filmach, bo tak naprawdę kule przestają lecieć w wodzie. Okej, wracamy. Warto zwrócić uwagę na tą sielską muzyczkę, gdy Geralt jest z Yennefer, a jest to motyw tak naprawdę przewodni z Kermoren. Co zrobisz, jak już znajdziemy Jeana? Poprosisz go o piękny dom, ten pałac, a na końcu zechcesz zostać królową? Dalej mówimy o Jeanie, czy już o złotej rybce? Bez różnicy, ważne jest twoje życzenie. Jakie jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. Tu coś jest. Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz dżin się tam nie chowa. Ten wrak leży tu już jakiś czas. Drewno zbutwiało. Rozejrzyj się, tylko uważnie. Szukaj czegoś, co wskazuje, że to znaczy czarodzieja. Piękna robota. Co tam masz? Jest i skrzynia z łupami, bardzo stara. Musiała się zsunąć z wraku Daktara. Da się otworzyć? A co, masz nadzieję na skarb piratu? Mam nadzieję znaleźć Jeana. Spróbuj... No, to się nazywa łup wojenny. Masz Jeana? Nie, ale mam coś, co dla mnie może być równie cenne jak dla ciebie Jean. Mam coś, skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. To rób Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Ten drakar należał do klanu Dimun. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony drakar. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie indziej. Coraz sprawniej ci idzie. Byłoby jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła tam na dole. Zdecydowanie wolę obserwować sprawcę. Jak wtedy, gdy szukaliśmy smoka i lawina strąciła nas ze ścieżki. O, no i właśnie o tym mówię. Się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widoki. To chyba nawet w tym niesławnym filmie Wiedźmin było zawarte. Ale o tym to chyba już lepiej zapomnieć. Z ogromną nadzieją czekam teraz na ten film, który powstanie. Wiem, że na początku Geralta miał grać Sawyer z Zagubionych. No i to byłby dobry wybór, ale taki bardziej chyba pod grę. Skały wyglądają jakoś dziwnie. No i w końcu jesteśmy we właściwym miejscu. Patrzcie na skały, tak jakby to był jakiś wyżleb. Nie wiem w ogóle, czy jest coś takiego, jak to co mówię. Okej, okay. Tam coś jest, no to nurkujemy. Widzisz coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. To nie był meteoryt. Tylko co? Efekt teleportacji. Potężna moc wycięła dno morskie skały i wszystko, co było w zasięgu. Dobra, mamy pół pieczęci i pół statku, czyli ta teleportacja przeszła dosyć połowicznie. Jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część, z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też Jean. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Odwieczne zamiłowanie Geralta do teleportów. O ile dobrze pamiętam, mówił, że po teleportach ma wrażenie, jakby wyszedł z jakiegoś pieca, tego skóra piecza. Miało być na trzy. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko. Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. No i teraz będzie miała tak naprawdę miejsce ta ważniejsza część misji. Moc Jeana jest bezcenna. Yen nam teraz wyjawi prawdziwe powody, dla którego szukamy tego Jeana. Ale jak wam powiedziałem, że to jest nawiązanie do książek, to możecie się łatwo domyślić. Nie musisz mnie szantażować. I tak byś się dowiedział. Owszem, ale po fakcie, a ja chcę wiedzieć teraz.
Ile to już trwa, Geralt? To między nami 15, 20 lat? Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka Gina. A więc o to ci chodzi, o moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś Gina, żebyśmy zawsze byli razem. A ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Czemu chcesz to zrobić? Żeby się przekonać, jak będzie bez niego. Czy będziemy dalej dla siebie ważni, czy staniemy się dwojgiem obcych ludzi. A co jeśli ja nie chcę wiedzieć? Teraz już nie masz wyboru. Chodź, przeszukajmy statek. No to jest dosyć ciekawie pomyślane, dlatego że jeżeli Geralt i Yennefer naprawdę się kochają, to nie odniesie żadnego skutku, tak? A to życzenie od Gina to był po prostu sztuczny twór, który miał być wykreowany tak dla zapewnienia bardziej Geralta. Z punktu widzenia gry możemy udawać, że coś się zmieni i pójść wtedy za Triss i być z Triss, a Yennefer zranić i powiedzieć, że no niestety, ale coś pykło. Jeszcze nie zdecydowałam, jak to powinniśmy przeszukać ten statek. No i też będzie fajny motyw walki z tym Ginem, ale to też będzie pokazane. Ale na razie się musimy trochę rozejrzeć. Nie ma tu nic ciekawego. W ogóle fajnie ten statek ciachło. No i ładne widoczki. No i tu już widzimy, że coś się dzieje. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. Krew. Albo ktoś był wleczany po ziemi, albo zostawił ten ślad, kiedy pokład gwałtownie się przechylił. Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał. Regały tak działają na ludzi. Myślisz, że Jean go tak urządził? Nie, nie zaatakowałby swojego pana. Wygląda mi to raczej na nieszczęśliwy wypadek. Gdy rozpętał się sztorm, Amos pewnie wypowiedział życzenie w stylu: zabierz nas stąd choćby na szczyt góry. I Jean spełnił je dosłownie. Potem zaliczyli twarde lądowanie, Amosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a półka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. No i teraz Yen będzie wywoływać Gina. Z którym my będziemy się musieli uporać. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać Gina. Pewnie mu się to nie spodoba, osłaniaj mnie. Strasznie przyjemne jest oglądać, jak Yen czaruje. O wiele bardziej niż oglądać nawet gradobicie Marigold. Przynajmniej dla mnie. Dosyć dziwnie jest tu przedstawiony Jean. Po prostu jako kula jakiejś energii. W sumie nie wiadomo, jak go pokonać. Po prostu trzeba siekać na potęgę. A sam Jean przypomina tego strażnika z Wiedźmina dwójki, kiedy trafialiśmy do Lok Muin. Po stronie Rosha chyba. Się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny.
krótko, ale treściwie i na temat. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Zabieramy wprawy. Ostatnio, kiedy ujarzmialiśmy Gina, oberwała połowa Lindy. No i właśnie to z sagi. Tak, dobranoc na sparę. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Fajny jest ten pomysł, tak żeby oni po prostu usiedli i pogadali jak dorośli, a nie tak mijali się ciągle pomiędzy questami. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego, przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem, że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. No i to jest to, co mówiłem. Możemy powiedzieć jej, że nie chcemy już z nią być. Na przykład, jeżeli wcześniej romansowaliśmy z Triss, pójść do niej. Możemy zrobić tak, jak ja zrobię w swoim przypadku i tak, jak myślę, zrobiłby Geralt książkowy, czyli... Może Jean jednak nas szuka. Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Kocham cię, Jen. A ja ciebie. No, w końcu. O, co to miał być? Coś, żeby nie było za słodko. Cała jen. Dziwne. Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. Myślę, że tak Geralt książkowy też by powiedział. Może przetestujemy też inne rzeczy. Amos miał tam całkiem przytulną kajutę. Geralt, nie przeciągaj struny. Będziemy mieć jeszcze mnóstwo czasu na zwiedzanie przytulnych kajut. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli tu chwilę posiedzimy. No, ładne widoczki. Ale tu pięknie. Słuchajcie, to tyle na razie z Wiedźmina. Skaligijskie duchy nam sprzyjają. Znowu będzie trochę przerwy w następnych filmikach właśnie z niego, bo potem będzie, myślę, z Kermoren coś. W międzyczasie jeszcze się zajmę innymi rzeczami do nagrania tutaj. Także dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następnym razem idziemy konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Musimy przecież złożyć raport cesarzowi. Ciri to nasza sprawa. I tylko nasza. Możliwe. No, a tutaj jeszcze przy zakończeniu jest pokazane stanowisko i różnica z Geralta z Jen. Bardzo jesteś lojalna wobec swojego mocy. Ja zawsze wybierałem tą ścieżkę, tak jak też książkowy Geralt by wybierał. On by się nigdy nie meldował Emhyrowi. On wykorzystał tą informację, którą miał od Emyra o miejscach pobytu Ciri, o tych jego środkach i tak dalej, ale tylko po to, żeby Ciri była bezpieczna i żeby ją odnaleźć i uratować. Ale nigdy po to, żeby ją odstawić Emhyrowi, bo Ciri też by tego nie chciała. Jen, to co się stało? Było bardzo przyjemne, więc nie psujmy tego roztrząsaniem szczegółów. Ja jadę po Umę do Barona. I potem prosto do Kermore. Dołączę do was najszybciej, jak będę mogła. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. No. Także widzimy się w kolejnych filmikach. Z Wiedźmina i nie tylko. Hej.